Halo, cześć. Kolejny odcinek z serii Skyrim. Nasz kot Al-Quadim, który postanowił być zabójcą, który postanowił być takim skrytym, cichym asasynem i przemierzyć niesamowicie rozległe, mroźne, mroczne i niebezpieczne krainy Skyrim. Jak w poprzednim odcinku zdążyliście się już pewnie zorientować, bo pewnie wszyscy oglądali poprzedni odcinek, w poprzednim odcinku nasz kot popełnił kilka błędów taktycznych, co przypłacił swoją kocią głową. Natomiast udało mu się już odzyskać ten złoty szpon, po który tutaj się właśnie do czarny głazu udał. No i w tej chwili już tylko używamy tego czarnego, tego złotego szponu do odszyfrowania czarny głazu. Zaraz, zaraz, tylko tu jest jakaś zagadka, o której zapomniałem. Aha, muszę zrobić tak, wejść do inwentory. Czyż to tutaj jest ten czarny złoty szpon? Tak, złoty szpon jest tutaj. Ale jak go obrócić? Tak wygląda, czyli tak, niedźwiedź, ćma i sowa. Tutaj widzicie, na tej łapce jest odpowiedź na tą zagadkę. Niedźwiedź, ćma i sowa, ok. Zewnętrzny pierścień, przestawiamy zatem na niedźwiedzia. Nie, nie to, nie to. Jeszcze się nie przyzwyczaiłem do sterowania tym naszym bohaterem, a znaczy się nie przyzwyczaiłem się do sterowania po prostu w Skyrimie. Dawno w niego nie grałem. Mimo tego, że początek był dość obiecujący, no to teraz już jakby jeszcze nie mam takiej wprawy automatyzmu swego rodzaju. No ale zobaczmy. Udało się otworzyć. Naszemu wspaniałemu kotu udaje się też wyjść w końcu z tego Skyrima. No. No, nie byłbym taki pewny z tego, co widzę teraz, czy już to się udało. Oj, znowu to samo, alt tab. Kontrolę się kłócamy. Przepraszam bardzo, coś dzisiaj jestem jakiś rozkojarzony. Z pracy przyszedłem jakiś taki troszeczkę podjechany. Tak to chyba można nazwać, tak się mówi, podjechany. No ale po rozegraniu kilku partyjek w Heroes of the Storm stwierdziłem, że trzeba jednak nagrać tutaj jakiś odcineczek, żeby była ta ciągłość, bo aj, tutaj dopiero mnie czeka największy problem z tym stworem. No ale dobra, postanowiłem nagrać odcinek, żeby była ciągłość. No i cóż, zobaczmy, co tu się dzieje. Tutaj będzie zadyma niezła, z tego co pamiętam. Tak właśnie, słowo mocy, nieugięta siła. To pierwsze, to była moja tajemnica. I zaraz tu wylezie pewnie ten stwór, tak. Ale może... Może uda mi się go pokonać. No właśnie, teraz nie wiem, jak używać tych słów mocy, bo to jest troszeczkę zagadka w tej chwili. O! Hada! Oj, krwi mi kiedyś napsuł ten typ, pamiętam. Oj, 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 oj. Dzielny kocie. Mówiłem, że mi krwi kiedyś napsuł. Napsuł mi też i teraz, więc od nowa zaczynamy ten poziom, od nowa to wszystko. Kurczę, mogłem sobie zasejwować. Aj, kurczę, no. Czemu, jak pokonać tego typka? Co zrobić, żeby się udało? Dobra, no nie to znowu. Ustawiamy zatem niedźwiedzia. Sowę i ćmę. Bierzemy złoty szpon. Aha, tutaj już nie trzeba. Kiedyś było trzeba jakby tak przenieść ten złoty szpon i nakierować na te drzwi. Wtedy się otwierały. Teraz nie trzeba tego robić. Ta poprawiona wersja spatchowana Legendary Edition już tego nie wymaga. Troszeczkę to jest wszystko usprawnione. Ta taka podstawowa mechanika. No ale najgorsze z tego wszystkiego jest to, że tutaj mój gameplay absolutnie niczym się nie różni od tego, co reprezentowałem za czasów Vanilla Skyrim.
Tak to się zwykło określać, te wszystkie gry, które wyszły zaraz po premierze, niespaczowane jeszcze z masą błędów. Dobrze, F5, wcisnijmy Quick Save, żeby nie było poczucia, że znowu będę musiał coś powtarzać, ale czy moje tutaj... Tak, łuk jeszcze działa, te moje skróty działają. OK. Gotowe, poznajesz słowo mocy, nieugięta siła. I teraz tak. Wejdźmy w inwentory. I tutaj gdzieś powinno być... teraz to słowo mocy. Gdzieś tu się było. Zwój ognistej kuli, to nie to. Złodziej, to. Kurczę, gdzieś tu miałem takie skillsy swoje. Pewnie teraz lamię strasznie, ktoś powie, ale... no niestety. Nie pamiętam, gdzie to było. Gdzie to się zakładało, te słowa mocy? Księga, słowo mocy. Zaraz, momencik. Zaraz to odnajdę. Chyba, że nie odnajdę. Słowo mocy. To jest wszystko... nie. Nie ma tego tutaj. Być może jest to... tutaj. Awans. Mogę awansować? Już mam kolejny poziom? Tak, no więc zdrowie może podbiję tym razem. Zdrowie ponownie. Cechy do rozwinięcia 2. Mam 4. poziom, jak widzicie. Więc dobrze, że tutaj zaszedłem, bo tak jakby cały czas nie widziałem. Mimo, że nadal lekki pancerz. Gdzie jest broń jednoręczna? Nie. Łucznictwo, tak. A gdzie jest lekki pancerz? Ciężki pancerz, przywracanie, alchemia, tratatata. Jest i lekki pancerz. Tutaj rozwijmy. No i... współczynnik zbroi dla lekkich, zwinny wojownik. Tak, chcę, ok. Współczynnik zbroi. Rozwiniemy jeszcze raz. Będę używał oczywiście tylko lekkich zbroi w przypadku tego Kadżita. Od razu robię save'a, bo za chwilę znowu się wydarzy to, czego bardzo nie lubię, czyli wyjdzie ten Draugr Suweren. I jak widzicie, gość się wcale nie czai. Atakuje od razu. Oj. Nie przeżyję tego. W ogóle go nie pokonam nawet. Nie ma takiej możliwości. Dobrze, więc pobawmy się trochę z typkiem. Trójka to był... ten mój skill leczący. Dobra. Jedyneczka zatem. Słowo mocy. Nie pamiętam, jak to się używało. O! Może wejdę jednak tutaj do środka. Przedmioty. Flaski leczące. Odporności. Pomniejsze uzdrowienie może w tej chwili. Pomniejsza kondycja. I pomniejsza magia. Wszystko to powinno ładnie zadziałać i pomóc mi w tej walce z tym suwerenem. Oj. Dobra, trójeczka, szybciutko. Nie może tak być. Powinienem tutaj już użyć słowa magii, słowa mocy. Oj, nadziałem się jeszcze niestety. Dobra, okej. Oj. No straszne ma te ciosy wykańczające. Chyba ten filmik się nie będzie nadawał do publikacji. No ale cóż, zobaczymy. Sprawdźmy to jeszcze raz. Okej. Może pogrom z pierwszej osoby. Tak. Już jestem troszeczkę... Czy on tu zejdzie do mnie? Czy to na niego sposób? Trzeba wykorzystać takie exploity. Właśnie w grze tak schodzi tutaj. Oj. Help!
Nie przeżyję tego, nie. To jest niemożliwe. Wręcz, chyba że tędy gdzieś wyjdę. Tak, tutaj mi się uda może. Czy się nie uda? Teraz kilka strzałów w niego władować. No tak, pobawię się z nim tutaj. W kotkę i myszkę. Ale cóż. Oj. Nie pomyślałem, że mnie zajdzie z tej strony. Uwaga. Oj. On tu gdzie schodził? Dobra. Przejdźmy tutaj. Już się zgubiłem. Nie zgubiłem się jeszcze. Oj, no. Dynamicznie się tu zrobiło. Oj, mili państwo. No muszę tak się z nim bawić, bo inaczej go nie pokonam po prostu. W walce wręcz nie ma w ogóle szans na to. Oj, jeszcze mnie dziabnął szybko. Dobrze. Dobrze, udało się. Aj, kurczę, no. Awans, kolejny poziom, widzicie? No, dosyć wymagająca jest ta walka w postaci takiego zabójcy. On tu wyjdzie, czy nie? O, może nie. Może się zaklinował. Jeszcze jedna strzała i po gościu. Gdzie on jest? Uff, że tak powiem, uff. No, nie było łatwo, muszę powiedzieć. Trzeba się troszeczkę pobawić. Smoczy kamień również dostałem. Okej, złoto, strzała. O, tu jest ciekawa sprawa. Tylko, że jestem przeciążony. No dobrze, to zaraz wyrzucimy coś. Okej, żelazną buławę możemy na przykład wyrzucić. Alkwadim. Dobra, tylko że teraz może wejść z powrotem do broni. Żelazna buława, wyrzucamy. R, upuść. Cesarski miecz, też jeden mogę wyrzucić, lub też dwa nawet. Oczywiście, także udało się. Moment, szybko. Szybki save. No bo nie wiadomo, czy zaraz ktoś nam tu znowu na łeb nie wyskoczy. Mam nadzieję, że nie. Przeszukaj kufer. Co w kufrze? 82 złota, wytrych. O! Heavy pointed body shield. Okej, to jeszcze mogę wziąć, bo dosyć dobra cena. Kamień duszy oczywiście też. Tutaj możemy podnieść, tylko co to jest? Słaba trucizna szału. Lniane szmaty mi są... A, wezmę. Mogę, może potem przy craftingu się przydadzą, one mało ważą. Okej, wychodzimy zatem z czarny głazu. No, Alkwadim się spisał, to dla niego był taki... pierwszy chrzest bojowy. No jeszcze nie wyszedłem z tak naprawdę z tego czarnego głazu, ale już chyba uchwyt. Używamy uchwytu. Ale tak jak gdyby już chyba tu już jestem u wyjścia. No dziwne, żeby po takiej ciężkiej dla mnie walce raptem znowu się coś tutaj pojawiło. Coś co by mnie... Chociaż skoro są tu skrzynki, to może i jeszcze jakiś typ. O, 60 zł i mikstura uzdrowienia. Czaszka, błękitny górski kwiat. Oczywiście tego nie będę brał. Dobra. Idę. W Skyrimie, witaj w końcu. Aż to tak chyba będzie o wiele sympatyczniej zaczerpnąć sobie tutaj świeżego powietrza. Krystalicznie, jak widzicie, czyste górskie powietrze. A nasz Alkwadim tak prezentuje się w świetle dziennym, zadowolony z tego, że udało mu się przeżyć. Chociaż użył kilku save'ów oczywiście, także udało mu się przeżyć. No i cóż, ruszamy do Rzecznej Puszczy oddać ten pierwszy duży quest, ale zanim to zrobimy, to powałęsam się tutaj w tej... Cóż to leży? Mikstura rycerza. No okej. Powałęsam się tutaj po okolicy, po tej
wspaniałej dolince, ponieważ jeszcze nigdy w mojej przygodzie ze Skyrimem nie eksplorowałem tamtych tutaj terenów, które widzicie. Tutaj nad tym jeziorem, nad tą rzeką nigdy... Kiedyś tutaj byłem, o tutaj w tym miejscu, gdzieś na tej wysepce, gdzieś tam przypadkowo się znalazłem, ale tam, w tamtą stronę, na zachód, jeszcze nigdy nie uderzałem. Także nasz dzielny Al-Quadim już tymczasem udaje się na zasłużony odpoczynek, a ja zapraszam na kolejny odcinek, w którym poeksplorujemy sobie odrobinkę, poodwiedzamy nieznane do tej pory dla mnie i mam nadzieję dla Was zakątki. Dziękuję bardzo Wam za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Cześć.